Panie i panowie, drodzy melomani, w imieniu prezydent miasta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz oraz dyrektora kapelli Gadanensis Marka Więcławka, witam państwa serdecznie. Dobry wieczór. W ramach kolejnego koncertu online prezentowanego przez kapellę Gadanensis zapraszamy dziś na spotkanie z tak lubianymi przez państwa instrumentalistami zespołu, trębaczem Pawłem Huliszem i pianistą Filipem Cieszyńskim. Jest jeszcze bohaterka naszego dzisiejszego spotkania z państwem. Trąbka. W prymitywnej formie znana była już w antyku. W starożytnym Egipcie, Rzymie i Grecji używana była jako instrument sygnałowo-fanfarowy. Bez trąbki trudno oczywiście wyobrazić sobie muzykę klasyczną, choć największą karierę instrument ten zrobił w XX wieku w muzyce jazzowej. Któż z nas nie zna tak wspaniałych trębaczy jak Louis Armstrong, Miles Davis, Wynton Marsalis, Chuck Mangione, Chris Botti czy Tomasz Stańko? Utwory w ich wykonaniach od lat trafiają na szczyty list przebojów, fascynując słuchaczy na całym świecie. Dziś po wielkie tematy z muzyki barokowej i nie tylko, sięga Paweł Hulisz, artysta wszechstronny, równie dobrze odnajdujący się w grywanej na wieżach Turm Muzik, jak i muzyce klasycznej oraz jazzowej. W jego wykonaniu usłyszą państwo między innymi arie z oper Rinaldo Georga Friedricha Händla, Norma Vincenza Belliniego oraz Poławiacze pereł Georgesa Bizeta. To i wiele więcej już za chwilę. Przed państwem Paweł Hulisz i Filip Cieszyński.